Dzień dobry moi drodzy. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać na temat autosabotażu, na temat tego, jak dużo wypluwamy do siebie trudnych słów. Ja mam takie poczucie, że jakbyśmy sobie wyszli na ulicę i zaczęli zgadywać, albo nawet mieli taką supermoc, która równa się wiem, co inni myślą, to złapalibyśmy się za głowę. Czasami jest tak, że widzimy na przykład jakąś starszą osobę, która mówi głośno to, co myśli, tak już często starsze osoby mają, natomiast zastanawiamy się, Boże, ile tam nerwów, ile złości, ile trudnych emocji, ale z drugiej strony zachęcam Was do podjęcia takiej refleksji, czy u nas również nie ma takiej złości względem nas samych. Nieustannie się strofujemy, nieustannie się poprawiamy, nieustannie na każdym kroku dajemy sobie takie mentalne klapsy, które powodują, że za każdym razem, kiedy chcemy coś nowego zrobić, albo kiedy chcemy na przykład zmienić właśnie naszą relację z jedzeniem, to jedzenie w pewnym momencie staje się naszym aktem autoagresji. Jedzenie staje się w pewnym momencie taką naszą jedyną bronią, którą wymierzamy prosto w siebie. Jedzenie, które docelowo według niektórych jest przyjemnością, kiedy na przykład pytam moich klientów, co ci daje jedzenie? Jak sądzisz, jaką pełni funkcję? No to padają takie hasła, jak na przykład no, funkcję energetyczną, super, ale z drugiej strony za chwilę pojawia się takie przekonanie, jedzenie to jest przyjemność. Ale przyjemność jako jedzenie, czy ten efekt końcowy? No, to ten efekt końcowy. I teraz zobaczcie, moi drodzy. Ja rozumiem, że gdybyśmy sobie na takiej skali mentalnej to ustawili, że 1 równa się wilczy apetyt, 10 równa się tak się najadłem, że nie mogę od stołu po prostu odejść, czyli to często wielu osobom towarzyszy, na przykład zwłaszcza w Polsce podczas świąt, to jest coś, co ja bym bynajmniej już traktował jako przyjemne, czyli na tej skali już taka dyszka. I teraz, no właśnie, przyjemne na jedzenie równa się w mojej perspektywie, z mojej perspektywy, coś, co postawiłbym tak mniej więcej na 6-7. Czyli okej, czuję sytość, już tam pod wzgórze dostało taki feedback, już tam grelina, leptyna działa, jest super. Natomiast to, co się dalej dzieje, czyli pomimo tego, że czuję sytość, to już jest inna melodia, którą każdy z nas albo większość z nas ma. Czyli na przykład najadłam się, najadłem, ale jeszcze mam tą przestrzeń. Jest to naprawdę przyjemne, fajne. Mogę wstać, iść dalej. Na przykład mogę pracować albo iść na spacer, ale nagle, nie wiadomo skąd, pojawia się przekonanie pod tytułem hola hola. Tam gdzieś daleko nie mają co jeść. Pamiętasz? Nieraz ci mówiłem, że kiedyś to jedzenia za bardzo nie było. Później było na kartki. Ale kiedyś, podczas wojny, to my walczyliśmy o to jedzenie. Ty szanuj to jedzenie. I takie przekonania, wtłaczane przez lata, dają taki właśnie feedback, że nie jestem okej. I że jem, pomimo, że nie chcę. Dlatego uwielbiam to w dzieciach, że kiedy na przykład idę z córeczką na lody, ona już na przykład nie chce, to mi po prostu daje i koniec. Problem rozwiązany. No a później we mnie jest ta batalia. W zasadzie ona była, bo już ją sobie przepracowałem, ale ona często była. Czyli już zaczyna się cała gonitwa myśli. Nie można wyrzucać jedzenia, więc wrzucamy w siebie. I ten autosabotaż jest w nas bardzo często. To takie błędy poznawcze, które wypluwają się za każdym razem, kiedy na przykład na nowej drodze pojawiają się stare, przetarte szlaki. A te stare, przetarte szlaki to nasze myśli na nasz temat. Jaka jestem, jaki jestem? Czy jestem ok? No, żeby być ok, no to najlepiej byłoby, uwaga, znów autosabotaż, spełniać jakieś warunki. Czyli tutaj będziemy szli w kierunku miłości bezwarunkowej i warunkowej. Czyli jakieś warunki muszę spełniać, żeby zostać zaakceptowana, zaakceptowany. Czyli żeby zostać zaakceptowaną albo zaakceptowanym, muszę jakoś wyglądać. Społeczeństwo daje mi wtedy przyzwolenie na to, żeby na przykład być w tej grupie, albo żeby pójść na taniec, żeby pójść na siłownię. No to dopiero wtedy jestem w stanie powiedzieć o sobie pochlebnie. Dałam coś z siebie, a społeczeństwo daje mi zgodę na to, żeby uczestniczyć. Inaczej nie mogę. Pytanie brzmi, czy rzeczywiście tak jest, czy to jest znów nasza,
optyka na całą sytuację, która została, tak brzydko powiem, kolokwialnie wyssana z mlekiem matki. Czy w dalszym ciągu musimy jakieś warunki spełniać? No bo jak nie otyłość, jak nie nadwaga, no to za chwilę coś innego się wydarzy. Czy pójście na siłownię równa się wstyd, hańba i totalnie odwaliło mi, że ja tam idę? Bo przecież tam są wszyscy wysportowani, szczupli, smukli, piękni. Ja zastanawiam się i często pytam o to moich klientów, czy gdyby twoja przyjaciółka, twój przyjaciel chciał iść na siłownię, ale wstydził się, to właśnie to samo byś powiedział. No nie. To jak sądzisz, dlaczego jest tak, że jemu, jej byś tak nie powiedział, ale sobie już tak. No i zapada cisza. Bo to, co do siebie wypluwamy, jest coś, czego nikt nigdy by nam nie powiedział. I zapewniam cię, że to, co mówimy na swój temat, jest czymś najgorszym. My jesteśmy w stanie sobie wykreować taką wizję siebie, takie myśli na swój temat, że największy wróg by tego nawet nam nie powiedział. Gdybym miał określić sabotaż, w zasadzie autosabotaż, w kontekście odchudzania, no to powiedziałbym, że jest to takie działanie, w którym jesteśmy w stanie w taki sposób kreować myśli albo zachowania, które no właśnie sabotują nasze wysiłki związane z odchudzaniem, ze zmianą nawyków żywieniowych. I niestety, ale dzieje się to często nieświadomie, no bo gdyby to było świadome, no to byśmy byli w stanie sobie to łatwo wyłapać. Ale może to tak naprawdę wynikać z różnych przyczyn. Może to być niskie poczucie własnej wartości, strach przed zmianą, czy jakieś właśnie wewnętrzne konflikty. Jedno jest pewne, to blokuje nas przed nie tylko zmianą nawyków żywieniowych, nie tylko przed odchudzaniem, ale również przed wolnością. I kiedy przychodzą do mnie nowi klienci, nowi pacjenci i chcą schudnąć, no to tak naprawdę to chcę schudnąć z jakimś tam plastrem, który jest na ranie, która dopiero krwawi. I ten plaster pod tytułem chcę schudnąć, no to jest coś najmniej istotnego, najmniej istotny skrawek. Zaczynamy przyglądać się tej ranie. Zaczynamy przyglądać się, dlaczego ta rana ciągle krwawi. Czyli dlaczego ja ciągle siebie sabotuję. Jakie mogą być efekty autosabotażu? No na przykład właśnie ta blokada przed zmianą, strach przed zmianą, paraliż. Może być też na przykład właśnie to słynne już na tym kanale zajadanie emocji. Ja myślę też, że świetnym przykładem może być perfekcjonizm, czyli te skrajności, albo idealnie, albo w ogóle, oraz coś, co często właśnie nazywamy w gabinecie, czy podczas konsultacji online, sesji online, że ta autoagresja jest takim zachowaniem wymierzonym w nas, jako ból, który sobie mamy zadać. Czyli na przykład czuję złość na siebie, jest to bardzo mocna emocja, z którą nie jestem w stanie sobie poradzić, ale jedzenie i to w takiej kompulsji jest jeszcze mocniejszym bodźcem, który jeszcze mocniej na mnie działa, jeszcze efektywniej, więc zagłuszam jedzeniem to coś, co jest i tak nieprzyjemne, czyli ta złość. Kolejnym takim trudnym zachowaniem, takim zachowaniem o podłożu właśnie autosabotażu, a w zasadzie wynikiem tego autosabotażu jest to, że w pewnym momencie możemy wręcz odizolować się od społeczeństwa. My nie chcemy, my mamy już dość osądów, bo my i tak ze sobą ciągle jesteśmy w osądzie. To co jeszcze, kiedy te lustra wszystkie dookoła zaczną potwierdzać to, co rzeczywiście na swój temat myślę. Moi drodzy, no i teraz jak sobie poradzić z takim autosabotażem? Myślę, że jedną z takich głównych technik, które warto by było wprowadzić, to byłoby diagnozowanie, a w zasadzie na początku szukanie tych myśli, które krążą w moim życiu codziennym. Czyli znów zachęcam do tego, żeby zacząć prowadzić taki dziennik, nie tylko właśnie żywieniowy, jako dietetyk to mówię, ale też jako właśnie psycholog, dziennik myśli, dziennik emocji. Jakie myśli na co dzień krążą wokół mnie? Na przykład może takim dobrym przykładem moim zdaniem będzie to, że często mamy takie poczucie, że jesteśmy beznadziejni na przykład, nie? I wokół tego kryje się taka iluzja, która polega na tym, że jak schudniemy,
to już wtedy nie będziemy beznadziejni. Ale później się okazuje, że jak już schudliśmy, to nic się nie zmienia. W dalszym ciągu jest to samo, jesteśmy beznadziejni. To jest nasza definicja, nasza melodia, która powoduje, że mamy związane ręce. Czujemy się, jakbyśmy żyli w kajdankach. Więc rozpoznanie, świadomość tego, że takie myśli właśnie wokół mnie krążą, to jest podstawa, to jest krok milowy. Druga sprawa, jeśli jestem w stanie sama za pomocą różnych książek to robić, ok, jak najbardziej. Wiele osób, wbrew pozorom, mamy tak piękne czasy, że wiele osób w ogóle dzięki różnym filmom na YouTube, dzięki podcastom, dzięki książkom jest w stanie naprawdę dużo w sobie zmienić. Ale nieraz wam mówiłem też, że to jest o tyle trudna sztuka, że ta książka, ten film, ten podcast to jest coś, co ok, bierzemy, ale nie mamy feedbacku, czyli nie przygląda nam się ktoś jeszcze. Oczywiście, że może być to partner, partnerka, ale to jest też mocno subiektywne, a my potrzebujemy czegoś obiektywnego albo kogoś obiektywnego. I wtedy kłania się na przykład praca ze specjalistą, z psychoterapeutą, z psychologiem, po to, żeby ten wewnętrzny dialog ze sobą przekształcić w ten pozytywny. Te negatywne przekonania w pozytywne. Myślę też, że autosabotaż, który równa się również poczucie niskiej wartości, równa się także brak sprawczości. I to są takie trzy kroki, które warto by było ze sobą zestawić i na przykład odwrócić tę tendencję. Zobaczcie, teraz poczucie sprawczości, które moglibyśmy na przykład zacząć kształtować, które przerodziłoby się w nie niskie, a już, no wiecie, takie kiełkujące do średniego, a później do wysokiego poczucia własnej wartości i redukcję autosabotażu. Czyli na przykład ta sprawczość, która wynika z tego, że małymi krokami zaczynam nad sobą pracować, małymi krokami zaczynam dostrzegać zmiany w moim życiu. Czyli planuję na przykład posiłki, planuję, rozpisuję te myśli, emocje, te trudne emocje, planuję strategię w związku z tymi emocjami. Czyli na przykład zawsze było tak, że jak w piątek wieczorem wracałem z pracy, zajadałem te emocje i zawsze tak było. Ale teraz planuję, że w piątek wieczorem znów za kilka dni będzie ten moment, w którym będę musiał podjąć decyzję. Zazwyczaj była kapitulacja, ale tym razem spróbuję to zmienić, że na przykład w piątek wieczorem nie wracam z pracy bezpośrednio do domu, w którym jestem na przykład sam, ale na przykład spotkam się na kawę albo spotkam się ze znajomymi i pójdę do kina. Czyli taka mała zmiana, taka drobna zmiana, która będzie powodować niesamowite przedsięwzięcia nowe w naszym życiu i przede wszystkim nowe jakby spojrzenie na całą sytuację, że to ode mnie też zależy, że mam sprawczość w tym, w tak małych rzeczach. Ale ja jestem przekonania, że te takie małe cegiełki, które będziemy sobie stawiać w życiu, będą tworzyć nową budowlę pod tytułem ja. Zmiana nie tylko patrzenia przez pryzmat myśli i emocji, ale też zmiana tych myśli, tych negatywnych myśli na swój temat w pozytywne, czyli te przekonania złe na swój temat i przekształcanie ich w dobre przekonania albo w takie, że na przykład okej, mój autosabotaż często jakby dotyczy tego, że doprowadziłem się do takiego stanu, tutaj mam na myśli na przykład zwiększoną masę ciała. Ja jestem w stanie to zaakceptować, ja jestem w stanie wyciągnąć z tego lekcję. Jeśli chcę to zmienić, jeśli mam dość i moją wartością jest nie tylko schudnąć, żeby komuś coś udowodnić, ale moją wartością jest zadbać o siebie, bo kocham swoje ciało i chcę żyć jak najdłużej. I w poszanowaniu do swojego ciała, w takiej synergii, moje myśli czyste, piękne, ale też moje ciało, które nabiera takich kształtów, jakie chcę i dbam o to ciało, a on oddaje mi na przykład sprawnością, to powoduje, że ja akceptuję to, że tak się wydarzyło, że byłem w takim dołku, ale dziś chcę to zmienić. I pełen akceptacji, pełen miłości do swojego ciała, do siebie, zaczynam te przekonania zmieniać na takie, które będą sprzyjały mi, a nie na każdym kroku wystrzeliwały kolejne pociski pod tytułem jesteś beznadziejna, doprowadziłeś do takiego stanu, coś ciebie za człowiek, jesteś złym człowiekiem, bo takie melodie nam się pojawiają. Ale widzicie, myśli kreują emocje,
Emocje kreują zachowania. Myśl pod tytułem jestem beznadziejna, jestem zła, powoduje emocje taką jak złość, taką jak poczucie winy, a to z kolei powoduje zachowania takie jak zajadam. Autoagresywnie. My chcemy to zmienić. My chcemy już na początku zmienić te myśli dotyczące nas, co spowoduje inne emocje i co zniweluje albo zmieni te zachowania w inne. Autosabotaż to coś, co towarzyszy większości z nas. I cały szkół polega na tym, żeby to diagnozować, łapać i zmieniać. Z taką refleksją pozostawiam Was na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.